Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Sim Rail i w dzisiejszym odcinku dyżurujemy sobie na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Dzisiaj jest kolejny odcinek z dyżurki. Właśnie tej stacji. Towarek tutaj już jedzie. No, wiesz pan pozycję to. Przelot do Huty Katowice podany. Dzięki, przyjąłem. 40-145, zielone podane. I ładnie nam pociąg przejeżdża. Co to jest? Kto to mi tu ten zieleń ustawił, a następny mam czerwień? I na zielony ustawił, a następny mam czerwień. Nie wiem, kto panu tak ustawił, no ale... Cóż... Czekamy na te MSW Katowice. Na pociąg z Dąbrowy Ząbkowice. I tam z prawej... Pendolino. I dwa pociągi z Huty Katowice. To za jakieś 10 minut. W tym momencie chwilka cięcia. Tak, co by Państwa nie zanudzać. No fajne cięcie zrobiłem, że już mam blokadę. O ty, Katowice. Zapewne TM. Tej 23.18. Czyli wątpię, że MPM ma. Wiemy cię przed czasem, a nawet zresztą już tu mi się wyświetlił. Będzie do nas dojeżdżał. Niestety jest to bot. Niestety albo i niestety, zależy jak kto tam się na to patrzy. Sobie mniej więcej spójrzmy ścieżkę przebiegu naszego pociągu. Ścieżka jest, no ale no na razie nie podajemy, bo jeszcze nam Dąbrowa nie zgłosiła. Tyle wiemy, że zaraz będzie odjeżdżał jakiś pociąg do nas, ale nie wiemy jeszcze jaki. My się domyślać na podstawie SWDR-a, tak? Tych podpowiedzi normalnie byśmy nie mieli. Aktualnie jest strzałeczka, że już pociąg do nas wyjechał, tak? Jak mruga, to znaczy się, że ma podany wyjazd, ale jeszcze nie wyjechał. Jak się świeci, to znaczy się, że wyjechał. Zobaczymy, jak pan Matchew sobie poradzi.
podawaniem informacji. Cześć. Matthew jest z Czech. No cóż, dostaliśmy informację, więc całym szacuneczkiem możemy tutaj panu podać. Okej. Okay. Się postara, to bawo mu to pójdzie. Wypatrujemy. W ciągu mamy na to czas. Ta dyżurka ma bardzo dobrze poumieszczane okna, że wszystko widać. Właściwie jest widok na wszystkie tory. No, widać już światełka. Czyli bot jedzie. Czemu ty hamujesz? Szkłączyna wprost. Nie damy 70. Od razu coś wysyłał? Przykład tego pośpiecha, czy tak? Przestój. Chyba lekki przestój. No to znowuż chwileczkę cięcia, drodzy państwo. Dobrze, drodzy państwo, budzi nas do życia ten piękny dźwięk. To oznacza tylko jedno, że jedzie do nas pociąg. Samo z was też jedzie do nas pociąg. Super. Zdamy mu przelot. 4694 do nas też jedzie. Nie wiem, co jedzie do nas z Huty. Ten towarek tak lekko kusi.
Żeby go wypuścić. Który to? Ten. 4.0.65. Co? On jechał jakoś inaczej. Czemu on ma takie opóźnienie, jak on już odjechał? Zastanawiałem, czy lepiej go wypuścić przed tym właśnie, co do nas jedzie. Regionalnym, ale widzę, że to nie za bardzo. 4.4.0.65 pojedzie za... 15.140. Pęk, pęk, pęk. Sosnowiec Główny, 4.1.142, odjazd. I 46.4. Dopiero odjeżdża z Was. No w sumie racja. Okej, spokojnie, służby. 244.065. To nas wjeżdża. Dzięki. Na razie wjedziesz tu i będziesz stał. Z MPE, no właśnie. Teraz zrobiłem błąd. Okej, tak trzeba zrobić. Górnicza. Już u nas w sumie jest. Jechać przed tym nawet regionalny. Ten tu się do nas wtłoczy. I ten towarek pojedzie. Który to był? Dziwnym dźwiękiem hamulca, a ten co tu przyjechał, no właśnie. R65. R23.27 plan. No zróbmy tak, zróbmy, bo tu widzę, że ten wjeżdża, to... Okej. Okay. 744.
Okej. Okay. 244-065 zgłoś do Dąbrowy Górniczej i Ząbkowice. Na odbiorze. Wjedzie osobówka z Dąbrowy Górniczej i będziemy wyjeżdżać ze stacji. Przyjąłem, panie dyżurny. Ta osobówka w końcu to jest 4694. Dobrze, to on będzie jechał towarowym. Okej. Ten TKE jeszcze do nas nawet nie zapuczał do naszych wrót. Pan drugi tor pierwszy. Na wprost. Okej. Okej. Ładnie zmienił tor. I 41-142 to jest EC.
Można już mu podać. Dobrze, drodzy Państwo, ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.